Na Wałbrzyskim Podzamczu praca wre. Trwają remonty chodników m.in. na ulicy Basztowej. Między ulicami Grodzką i Hetmańską powstaje siłownia plenerowa. Wybudowano także nowy chodnik obok garaży przy Alei Podwale. Część chodnika jest wymieniana, ale to są nie tylko prace wewnętrzne. Zakres prac remontowych jest bardzo szeroki, bo obejmuje właśnie prace budowlane, prace instalacyjne, prace związane z infrastrukturą. Także to jest szeroki zakres tych prac i właściwie każda nieruchomość ma swój plan remontowy, każda nieruchomość, a mamy ich 33 i na każdej nieruchomości jest ten plan remontów realizowany. Oczywiście plan remontów dostosowany jest do możliwości finansowych danej nieruchomości, prawda? Jedne nieruchomości mają większy zasób finansowy, inne mniejszy. Przy Alei Podwale obok garaży przeciwko ulicy Palisadowej nigdy nie było chodnika. Teren należy do gminy Wałbrzych, która wybudowała go, by usprawnić komunikację. Między ulicą Grodzką a Hetmańską powstaje siłownia plenerowa. Projekt wygrał ubiegłoroczny budżet partycypacyjny.